Żadnych jaj nie można zrobić, ale... Jaja to sobie zrobisz, jak będzie sesja do kalendarza. Mam nadzieję, że cię uprzedzili już. Znaczy coś czytałem. Mam plany co do ciebie. Mail od ciebie, że ma być sexy. Bielsko jest super miastem. Ja już o tym wcześniej wspomniałem, że jak tylko przyjechałem, to w Bielsku się zakochałem, bo mimo tego, że całe życie mieliśmy przygotowania jeszcze za czasów juniora w górach i góry można było nienawidzić, to teraz jak mieszka się w Bielsku i widać to, jak to miasto się rozwija, to aż przyjemnie wychodzić na ulicę, a słyszałem, że okres zimowy jest dosyć piękny, także nie mogę się doczekać, że zobaczę, jak będzie wyglądało to wszystko, kiedy te lampeczki będą się palić. To był taki sezon dosyć specyficzny dla mnie, bo w Olsztynie przyzwyczaiłem się do boiska, do tego, że grałem, natomiast Zaksa nie do końca mi takie możliwości dała i mimo tego, że organizacyjnie i klubowo wspominam ten czas jak najbardziej pozytywnie, to gdzieś tam w swoim rozwoju jako zawodnik chyba raczej nie mogę uznać tego roku za udany, a chociaż mimo tego, że bardzo bym chciał, chociaż wiadomo, że treningi, które tam się odbywały z najlepszymi, w jaki sposób dużo mi dały, to no jednak gdzieś tam w środku pozostaje ten niedosyt i cieszę się, że tutaj w Bielsku na pewno będę miał więcej okazji do gry. Na pewno Kędzierzyn jest takim klubem, gdzie zarówno oczekiwania, jak i cele, w które się mierzy, są zdecydowanie wyższe, tak, niż Olsztyn, w którym grałem wtedy poprzednio, więc presja była zdecydowanie większa i gdzieś tam, podejrzewam, tego czasu na ogrywanie młodych zawodników nie było, tak, bo nie zawsze, jak to wtedy sezon pokazał, w Zaksie wiodło się tak, jakby się chciało i pewne mecze trzeba było wygrać i niestety nie zawsze można było dawać te szanse. Natomiast czego mi teraz jest potrzeba? Na pewno pewności siebie, bo umiejętności są, jestem już teraz na takim etapie, że nie można o mnie powiedzieć, że jestem zawodnikiem młodym, nie można też powiedzieć, że jestem zawodnikiem doświadczonym, tak? Czyli to jest teraz najlepszy okres, by udowodnić swoją wartość i pokazać to, nad czym pracowało się przez te całe lata w Plus Lidze, więc potrzebuję po prostu tej boiskowej pewności, by pokazać to, co potrafię, a wiem, że tutaj z chłopakami, z trenerem Piotrem na pewno taką pewność będę zdobywał, bo już widzę, co się dzieje, to jak się zgrywamy, to jak graliśmy mecze przedsezonowe, pokazuje, że jeżeli tylko i wyłącznie załapiemy swój rytm gry, jesteśmy bardzo niebezpieczni. I widać na pewno, że na siatce, szczególnie w tej linii ataku, jesteśmy bardzo silni. Jeżeli tylko mamy przyjęcie dokładne, Grzesiek Pilarz bardzo fajnie pomaga nam w jakiś sposób rozwiązać grę i naprawdę to fajnie wygląda, prawda? Natomiast czasami jeszcze widać, że gdzieś brakuje takich szlifów siatkarskich, natomiast no cóż, no, na pewno teraz jeszcze ten tydzień dokończymy, żeby to wszystko w jakiś sposób ustabilizować i na Jastrzębie na pewno będziemy zmotywowani i swoje atuty będziemy chcieli pokazać właśnie tam. Na pewno na plus, bo pokazaliśmy się z dobrej strony. Oczywiście pojawiło się parę kiepskich meczów w naszym wykonaniu, chociażby z Jastrzębiem czy z Rzeszowem na ostatnim Memoriale. To były takie mecze, które może nie do końca obnażały nasze słabości, ale w jakiś sposób nas denerwowały, bo pokazywały, że w jakiś sposób gdzieś gubiliśmy się głównie mentalnie. Natomiast cała reszta właśnie fajnie pokazała nasz potencjał, że jeżeli skupiamy się, jesteśmy skoncentrowani na tym, co robimy, to naprawdę jesteśmy groźni dla każdego. Pokazały to mecze z Zaksą i tutaj nie boję się o tym głośno mówić, bo też musimy wiedzieć, że na pewno ten sezon nie będzie dla nas w jakiś sposób, no my nie będziemy tak samymi chłopcami do bicia, tak jak to się mówi, a na pewno będziemy chcieli utrzeć niejednego nosa i będziemy chcieli to pokazać na boisku, bo na pewno nas na to stać. Mój indywidualny cel. Ciężko mówić tutaj o takich celach, bo to jednak jest sport drużynowy i chciałoby się dać jak najwięcej dla drużyny, dla chłopaków, dla trenera, bo uwierzcie, tutaj naprawdę wiele osób chce nam pomóc, wiele osób podaje tutaj bardzo pomocną dłoń. Natomiast indywidualnie mogę przyczynić się tylko i wyłącznie do sukcesu drużyny, więc na pewno chciałbym przede wszystkim w jaki sposób być odpowiedzialnym za grę w ataku, czasem ciągnąć ten zespół, żeby iść do góry. I na tym będę na pewno się skupiał, tak? Bo
Bo też przyszedłem do tego klubu, żeby sobie coś udowodnić, udowodnić paru innym osobom, że jednak coś potrafię i dzięki właśnie temu będę szukał mobilizacji do tego, żeby temu zespołowi dać jak najwięcej w tym sezonie. Siatkówkę. Może teraz nie jestem wysoki jakoś masakrycznie, bo każdy mi mówi, że nie dowierza, że mam, stojąc obok mnie mam 95, ale jak byłem młody, na pewno gdzieś tam ten wzrost był dosyć szybki i to było widać na tle rówieśników. Moja siostra zresztą wcześniej też troszeczkę grywała w siatkówkę i pomimo tego, że pochodzę z mniejszej miejscowości, to tam gdzieś ta siatkówka była popularna i fajnie było grać w tej szkolnej drużynie i tak to się zaczęło. Później gdzieś w Jadarze jeszcze wtedy ówcześnie Radom trener Jaskulski bardzo fajnie zaraził mnie do takiego właśnie treningu prawdziwego, z prawdziwego zdarzenia. I tak to się zaczęło. I odnajdywałem się w tym dobrze. Zresztą też trafiłem na bardzo fajną grupę młodych chłopaków, którzy w jakiś sposób pokazali mi, że w grupie też można bardzo fajnie pracować i spełniać się indywidualnie. Mimo wszystko, że to jest zespół, że to jest sport drużynowy, ale pokazało to, że można to się rozwijać w bardzo fajny sposób, a później już jak to się wszystko potoczyło, no to można być tylko zadowolonym i pracować dalej, bo jednak siatkówka daje wiele możliwości, nie tylko sportowo, ale też prywatnie. Który był szczególny? Kurczę, ciężko jeszcze, bo chyba w moim przypadku na taki mecz zwrócić uwagę, bo chyba go jeszcze nie było. Mam nadzieję, że na pewno taki się pojawi. Może będzie w Bielsku, czego sobie i drużynie bardzo bym życzył. Natomiast pamięta się debiuty, bo to były takie chyba najbardziej dosyć takie emocjonalne mecze. I chyba w zeszłym roku mecz w Radomiu pamiętam, kiedy to się gra jednak przeciw swojej drużynie, gdzie się wychowało na tej hali, gdzie grało się tyle meczy. Więc też w jakiś sposób to na mnie fajnie oddziaływało, ale tak jak mówię, taki mecz, który w jakiś sposób na mnie wywarł ogromne wrażenie, to chyba go jeszcze nie było. Znaczy się na pewno, chyba moim zdaniem to jest marzenie każdego chłopaka, który gra w siatkówkę, bo wiadomo, nasza liga jest bardzo mocna i każdy będzie w stanie to potwierdzić, natomiast gra się też po to, żeby coś zobaczyć, coś zwiedzić, coś o czymś innym się przekonać, tak, poznać inną kulturę. I wydaje mi się, że gdzieś kiedyś w przyszłości na pewno bardzo bym chciał wyjechać. Podobają mi się kierunki włoskie, bo chociażby sam język dla mnie jest bardzo ciekawy. Zresztą pracowałem też z włoskimi trenerami, także wiem, w jakim kierunku idzie ich mentalność i praca siatkarska. A jak to się potoczy, to czas pokaże. Było kilka możliwości, na przykład na ten sezon, że mógł już wyjechać za granicę, ale zdecydowałem jednak się, że pozostanę w kraju, bo Plus Liga jest naprawdę, naprawdę fajną, silną ligą i tutaj wydaje mi się, że warto zapracować na swoje nazwisko, a moim zdaniem za granicę warto wyjeżdżać tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli jest się zawodnikiem takim klasowym, który może coś pokazać, może grać naprawdę o fajne cele w najlepszych światowych klubach, a w innych wypadkach no, nie do końca zawsze to się sprawdza. Dziękuję bardzo. Proszę. Udało się.